W tej sytuacji przejdziemy do następnego opiniowania uchwały, którą żeśmy wprowadzili na początku, mianowicie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla miasta Kiężyn-Koźle na lata 2013-2022. I teraz nie wiem, czy ktoś z Państwa mógłby nam coś na ten temat powiedzieć, bo czytając te 113 stron materiałów na ten temat, momentami musiałem wracać trochę do tyłu, żeby zrozumieć to, co bardziej z przodu. Materiał nie był wcale materiałem łatwym, chociaż na ostatnich kilkudziesięciu, może nie, ale 30 stronach wieje optymizmem. Tylko nie wiem, jak to wygląda u panów radnych. Czy jakoweś w związku z tym przemyślenia, pytania, czy. Widzę, że pan Andrzej. Proszę. Ja nie wiem, czy ktoś będzie w stanie odpowiadać dzisiaj na te pytania, ale mnie zastanawia, ile z tego planu będziemy wdrażać w tym roku, ile z tego planu będziemy wdrażać w kolejnych latach, bo rozumiem, ten plan to jest plan jakiś wieloletni, prawda? 2022. Drugiego, tak. Więc jakie są te najbliższe cele, które zrobimy, powiedzmy, jeszcze w tej kadencji albo zamierzamy zrobić? Ta odpowiedź została panu udzielona. Czyli ja w tej sytuacji, panowie, nie wiem, czy będzie sens opiniować. Być może się wstrzymamy z opiniowaniem tego do następnych komisji, ewentualnie już wzięcia, jeżeli będzie na forum sesji temat poruszany, zapytania osób, które będą mogły coś więcej powiedzieć, tak? Tak, no niestety. Czy Państwo przychylacie się do tego wniosku? Tak?